tej strony Marysia Banasiak, a Agata Żuchowska. Zapraszamy na poranne wydanie wiadomości z życia szkolnego wolontariatu. Dzisiaj wraz z moją koleżanką chciałabyśmy Wam wkrótce przedstawić najważniejszą akcję naszego super wolontariatu. Od czego by tu zacząć? No jak to od czego? Przecież w pierwszym akcie, w jakim braliśmy udział, było zdanie żonglili na polach nadziei. Przez wiele lat w Hospicjum Świętego Józefa w Ostrowie Wielkopolskim współpracujemy. Faktycznie, jak mogłam zapomnieć? Pamiętasz, jak braliśmy udział w podbijaniu rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej? Tak, pamiętam. A przypomniała mi się taka akcja. Mój przyjaciel ma cztery łapy. Uzbieraliśmy bardzo dużo karmy oraz zabawek dla naszych czworonożnych przyjaciół. Co tu jeszcze było? No tak, listopadowa akcja Zapal Światełko. Był jeszcze Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Faktycznie, a potem kolejną akcją był koncert Otwarte Serca w Ostrowie Wielkopolskim. Tak, masz rację, no ale moją ulubioną z tego roku akcją był 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To było coś cudownego. Między innymi była Wigilia z wolontariuszami hospicjum. Akcja opatrzonek na ratunek z Fundacji Rektoris Misją. Zbiórka artykułów papierniczych, zaczarowany ołówek dla dzieci w Afryce. Oraz Dzień Zdrowych Sałatek dla chorej Michalinki. To już byłby koniec. Teraz połączmy się z naszą korespondentką Julitą Sierakowską. Halo, Julita? Tak, jestem. Stoję właśnie koło naszych pięknych szkolnych żonkili. I Olunia! A czy wiesz, co to są żonkile? Kwiaty nadziei! Pomaganie jest łatwe!